Cześć, miałem to wideo nagrać dopiero jutro, bo nie czuję się dobrze. Jestem świeżo po oddaniu szpiku kostnego, dosłownie dzisiaj. No ale ponieważ pytaliście, to stwierdziłem, że dzisiaj to nagram, żeby nie odwlekać tego i nie zostawiać tego na jutro. Zacznę może od końca. Dostałem medal. Pierwszy medal w życiu, bo nie biegam w maratonach. Jest to medal dawca przeszczepu. Tak samo, legitymacja dawcy przeszczepu. Bardzo fajne uczucie, mimo że nie dałem żadnego swojego organu, ale oddałem szpik kostny. I chciałbym Wam trochę opowiedzieć o tym, jak to wygląda, żeby Wam trochę przybliżyć. Pewnie część zachęcę, pewnie część niestety zniechęcę, ale wolę powiedzieć, jak to wyglądało z mojej strony, jaka była prawda, bo ja też nie do końca wiedziałem, jak cała operacja wygląda, mimo że pytałem, mimo że rozmawialiśmy z Fundacją DKMS. To jednak każda osoba reaguje zupełnie e, inaczej. E, mam jeszcze taką fajną pamiątkę z e, całej tej operacji, mianowicie wszystkie aktualne wyniki e, krwi i innych rzeczy, i chciałem powiedzieć właśnie, e, co to są. Mam, mam rentgen klatki piersiowej zrobiony. E, przy okazji właśnie oddawania szpiku kostnego. Mam. E, ho, 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 czego ja tu nie mam. Mam morfologię i inne wszel wszelkie badania krwi, łącznie z. E, badaniami wirusowymi i tak dalej, ja, ja się na tym wszystkim nie znam, tak? mam też KG, mam też echo serca, w każdym razie zostałem przebadany na wszystkie możliwe sposoby, żeby upewnić się, że ja jestem zdrowy, że też nic mi nie zagraża oddając szpik kostny. Jak wygląda sam proces, bo, 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 bo jesteście ciekawi, to przede wszystkim trzeba się zarejestrować na stronie dkms.pl. Oni przysyłają Wam wtedy taki pakiet powitalny, w którym jest patyczek, który trzeba włożyć sobie do ust z środka polika, tam pom pom pomyziać tym patyczkiem i odesłać go razem z kartą rejestracyjną. Bezpośrednio na adres fundacji. Fundacja mieści się w Warszawie, przy altowej, dokładnego adresu Wam teraz nie powiem, bo to nie ma znaczenia. W każdym razie, wysyłając tą paczkę, jesteście tak naprawdę już zarejestrowani w systemie. Jeżeli znajdzie się gdzieś na świecie genetycznie bliźniak, który też jest zarejestrowany w DKMS-ie, który ma tak bardzo zbliżone do Was DNA, no to zostaniecie nominowani czy też typowani do tego, żeby zostać dawcą. No, i wtedy czekają Was właśnie takie badania. Najpierw badanie krwi, które potwierdza rzeczywiście zgodność, potwierdza, że jesteście zdrowi, jeśli chodzi o krew, a potem wszelkie inne badania, które były konieczne. Te badania niestety zajmują dobre pół dnia. Mogłyby się skończyć pewnie w godzinę albo dwie, ale służba zdrowia, nawet prywatna, niestety działa tak, jak działa. Ja akurat badałem się i miałem pobranie w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie. I powiem tak, jeśli chodzi o lekarzy, pielęgniarki, to jest naprawdę świetne, ogarnięte centrum. Ale jeśli chodzi o rejestrację, to to jest jakiś koszmar. <grym> Niestety, no, e, jak to służba zdrowia? E, mają burdel i, i trzeba się do tego przyzwyczaić. No ale udało się przez to przejść. E, no i potem jest najgorszy e, moment, e, czyli wybór tak naprawdę sposobu pobrania szpiku kostnego. A metody są dwie. Jest ta, którą pewnie wszyscy znają. Czyli pod znieczuleniem ogólnym, czyli usypiają dawcę i pobierają z kości biodrowej szpik kostny. No i potem to trochę boli. Podobno boli, to naprawdę boli, tak? Więc parę dni się wraca do siebie. Ogólnie niezbyt to przyjemne, szczególnie, że to jest też uśpienie, więc człowiek po uśpieniu jest taki skołowany. I to jest ta metoda, taka, którą wszyscy znają. Ale druga metoda, i ta najczęściej stosowana, to jest metoda. Aferezji, czy jakoś tak się ładnie nazywa? Ja nie jestem lekarzem, więc nie będę Wam dokładnie opowiadał, ale lekarz, który mnie badał, jeśli chodzi o echo serca, też nie wiedział, co to jest, więc naprawdę myślę, że możecie mi wybaczyć. W każdym razie to polega na tym, że Wasza krew jest przefiltrowywana przez specjalną maszynę przez kilka godzin. Z jednej żyły pobierana jest krew, potem jest filtrowana, wyciągane jest z niej osocze, które potem posłuży do rozcieńczania tego ekstraktu, czy czegoś tam, jak, jak zwał tak zwał. I z krwi wyciągane są komórki macierzyste, czyli białe krwinki. No te, które leczą chociażby białaczkę, ale nie tylko. Ogólnie różne, różne nowotwory. W każdym razie ta maszyna wyciąga... Z Was te komórki macierzysta, ponieważ w człowieku normalnie tych komórek macierzystych to jest tyle, ile trzeba, czyli tyle, żeby nam zapewnić zdrowie, żeby układ odpornościowy odpowiednio nam działał. No ale jeżeli chcemy się tym podzielić, to musimy brać specjalny czynnik wzrostu. Ja to nazywałem chemią, no bo to też są leki, które biorą też chorzy. W każdym razie 4 dni przed zabiegiem, codziennie, właściwie dwa razy dziennie, dostajecie zastrzyki. Ja akurat miałem o 7 rano i o 19. To jest zastrzyk podskórny, zwykle w brzuch. Można go sobie robić samemu. Ja go robiłem sobie samemu, bo dla mnie to jest normalne w sensie. Nie mam z tym problemu, żeby wbić sobie igłę. Nie jestem narkomanem, tak? Ale, ale nie mam z tym problemów. E, oczywiście można to zrobić w przychodni. Nie ma, nie ma problemu, tylko nie chciało mi się jeździć. Więc przyjmujemy przez 4 dni taki czynnik wzrostu, takie, nie wiem, czy hormony, jak zwał, tak zwał. W każdym razie coś, co powoduje, że. Organizm produkuje więcej białych krwinek i wrzuca je do krwiobiegu, żeby potem można było je odfiltrować. I to jest najgorszy moment oddawania szpiku kostnego. I możecie mi uwierzyć, jeżeli jesteś facetem i to oglądasz i miałeś kiedyś ostrą grypę, taką naprawdę ostrą grypę, gdzie wszystko Cię upało, mięśnie, stawy, łeb, dosłownie wszystko, to tak, dokładnie tak się czujesz, i tylko, że nie masz gorączki. Oczywiście gorączka też może wystąpić, ale ja akurat miałem to szczęście, że u mnie gorączka nie wystąpiła. Z takich najgorszych objawów, jakie miałem, to miałem powiększoną śledzione. Cały czas mam, czuję, jak mnie tam ugniata pod płuco. Mam nadzieję, że mi to przejdzie, podobno przechodzi. No i miałem też jednego dnia problemy lekkie z oddychaniem, co też jest podobno naturalnym efektem działania tych leków i u niektórych dawców niestety występuje. No ale ponieważ no, nie było to nic zagrażającego życiu, jakoś się przemęczyłem. E, przemęczyła się też moja żona <grych> e, ze mną, bo e, nie było to łatwe. E, aczkolwiek starałem się funkcjonować normalnie. Chodziłem dużo na spacery, wychodziłem z domu, bo, bo to był jedyny sposób na walkę z bólem głowy. A pap mi akurat nie pomagał, a właściwie nic innego brać nie można: no bo chodzi o to, żeby nie rozrzedzać krwi, więc aspiryna odpada i, i pochodne. No i te, cztery dni trzeba się przemęczyć w takiej grypie z różnymi objawami. Ja na przykład potrafiłem się obudzić o drugiej w nocy i nie mogłem zasnąć przez godzinę. Wziąłem APAP, nic nie pomagało. Po dwóch godzinach się położyłem, potem trzeba było wstać o siódmej na zastrzyk, więc no, jest to męczące, ale to są tylko cztery dni, tak? A gdzieś tam pacjent cierpi od wielu, wielu miesięcy, jak nie lat, i czeka właśnie na twój szpik. I tak było w moim przypadku. I co jeszcze jest ciekawego, to to, że jak oddajesz szpik, to nie wiesz tak naprawdę. Komu go oddajesz? Dopiero dowiedziałem się po tym, jak już oddałem szpik, dostałem potwierdzenie, że wszystko się powiodło, że udało się za pierwszym razem pobrać. Bo jak się nie uda za pierwszym razem, to jest następnego dnia dogrywka, czyli wieczorem jeszcze jeden zastrzyk, rano jeszcze jeden zastrzyk i jest wtedy pobranie e, tych białych krwinek. No więc u mnie akurat się na szczęście udało. 5,5 godziny dzisiaj byłem podłączony do aparatury. No, ale przemęczyłem się, tak? Już bardziej mi bolał tyłek od siedzenia niż głowa, bo też jak te białe krwinki zaczęły wychodzić z tego organizmu, to się krew oczyściła i e, głowa boli trochę mniej, aczkolwiek jeszcze gdzieś tam mnie e, trochę łupie. E, no i potem dzwonią do ciebie z fundacji, pytają, czy chcesz wiedzieć, kto jest biorcą, tak? No ja powiedziałem, że czemu nie? No bo skoro daje to komuś indywidualnie no to dobrze wiedzieć komu tak i w moim przypadku to była Rosjanka znaczy jest Rosjanka 32 letnia więc y, młoda kobieta młodsza ode mnie więc mam nadzieję że pomogę jej ty też możesz pomóc tak naprawdę zarejestruj się na stronie jeżeli nie chcesz oddawać szpiku kostnego bo nie wiem bo ten film pokazał ci jak jest naprawdę i się boisz z jakiegoś powodu Możesz do mnie napisać, albo zacznie oddawać krew, tak? Ja oddawałem krew honorowo przez wiele, wiele lat i jak poszedłem oddać ten szpik to właściwie poczułem się jakbym oddawał osocze krwi, czyli jest automat, do którego jestem podłączony i on sobie tą krew filtruje. Więc naprawdę m, nic strasznego, nic bolącego. Najbardziej bolące są te cztery dni, kiedy trzeba się przecierpieć z tymi objawami, ale z tego, co wiem, nie wszyscy pacjenci mają te objawy, ale większość, więc trzeba się nastawić, że e, cztery dni zwolnienia z pracy, przecierpienia e, po to, żeby komuś pomóc. Tak? I ja się cieszę. Znaczy, ja nie czuję się z tego powodu jakimś bohaterem. E, nie wiem, dla mnie to jest coś naturalnego, tak? że jeżeli mam taką możliwość, mam... Mam możliwość komuś pomóc, to dlaczego miałbym tego nie zrobić, tak? I was do tego też zachęcam. Dzięki, że obejrzeliście. Cześć!